Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii na temat kryptowalut. Powiem sobie dzisiaj o kolejnym wskaźniku, który jest bardzo przydatny przy analizie technicznej, szczególnie przy konsolidacjach albo słabszych trendach. Tak więc miłego oglądania i zapraszam. Relative Strength Index, czyli innymi słowy RSI. Jest to wskaźnik, który tak naprawdę pomaga nam mniej więcej lokalizować sobie górki i dołki w danym trendzie czy na danym wykresie, w danym konkretnym okresie czasu. Oczywiście RSI tak naprawdę został stworzony, by radzić sobie na D1-kach, natomiast można go podpiąć także pod inne interwały, pod M5-tki, pod M15-tki, pod M30-tki i tak dalej. Pod każdy interwał tak naprawdę można używać RSI, natomiast trzeba pamiętać o tym, że został on głównie stworzony, by radzić sobie właśnie na D1-kach, więc w sumie dla mnie nawet lepiej, bo ja tak handluję, a wiele osób ma po prostu tą możliwość, że może sobie ten RSI także używać na innych interwałach czasowych. Standardowo, jeśli chodzi o RSI, ustawiony jest on na 14 okresów i myślę, że nie trzeba tego za bardzo zmieniać, chyba że bardzo się coś rozbiega z rzeczywistością na interwale D1, to wówczas można pokombinować. Są osoby, które wybierają mniejsze okresy albo większe, to już tak naprawdę zależy od tego, na jakim interwale grają. Ja dzisiaj nie chcę się skupiać za bardzo na ustawieniach, a raczej na możliwościach i na szkołach, które mówią, w jaki sposób na używać tego wskaźnika. Więc tak, pierwsza szkoła mówi ustawienie 30 na 70 i na jakiej zasadzie to działa. Sam RSI mówi nam, kiedy jest prawdopodobnie zmieni się dany trend. Czyli powiedzmy mamy trend spadkowy, weźmy sobie jakiś tutaj okres, powiedzmy odtąd, tak? Rozpoczyna się powiedzmy jakiś trend spadkowy i kiedy jest większe, kiedy mamy prawdopodobieństwo, że ten trend się odwróci? No widzimy w okolicach 30, tutaj pojawił się RSI i tak faktycznie tutaj kurs się odwrócił, tak? Tutaj znowu mieliśmy ruch spadkowy, RSI nawet nie zdążył dotknąć tutaj poziomu 70, natomiast przy tym to tak naprawdę już zależy od indywidualnej strategii. Jeśli w strategii, powiedzmy, uznajesz takie sygnały jak ten, no to okej, korzystasz. Natomiast jeżeli w Twoim tradingu uznajesz tylko i wyłącznie sygnały, które są dotkną poziomu 30 albo poziomu 70, no to w tym momencie tego typu sygnał Cię w ogóle nie interesuje, tak? Idziesz dalej, dopiero widzisz w tym momencie, masz możliwość otwarcia pozycji krótkiej, więc takie jest założenie RSI i pierwsza szkoła, czyli pierwsza szkoła mówi o dwóch poziomach, czyli poziom 30 i poziom 70 i te poziomy nas trzymają, mówią nam, kiedy powinniśmy otwierać pozycję krótką albo długą. No i to też nie jest tak, że dopiero gdy, powiedzmy, ten wskaźnik wchodzi na ten poziom, tak? Bo powiedzmy, może być tak, że tak jak w tym przypadku, poziom 70 został pokonany, tak? Tutaj sobie ten wskaźnik wzrasta, ale dopiero w tym miejscu faktycznie następuje przebicie w dół, tak? Czyli tutaj w tym miejscu powinno nastąpić otwarcie pozycji krótkiej, czyli dopiero tam, gdzie poniżej 70 ten wskaźnik już spada, tak? Czyli nie tam, gdzie wchodzi, nie tam, gdzie dopiero zaczyna być w tym poziomie, tylko tam, gdzie go opuszcza. Tak samo jest z poziomem 30. Widzimy wejście i od razu wyjście, to tak naprawdę tutaj mamy dopiero sygnał. W tym rejonie widzimy wejście, nic nas to nie interesuje, widzimy wyjście i tak naprawdę okazuje się, że tutaj mieliśmy mylny sygnał, bo po prostu dalej trend kontynuował tutaj spadek i RSI także się osłabiło, dopiero tu nastąpiło wyjście, tak? No i jakie są minusy tego podejścia, czyli podejścia tych dwóch poziomów, 30 a 70? Minus przede wszystkim jest taki, że mamy więcej sygnałów niż na innym ustawieniu, o którym sobie powiemy za moment, ale niestety dużo jest mylnych. Dlatego jest druga szkoła, która mówi o ustawieniu tych poziomów 20 na poziomie 20 i na poziomie 80. W ten sposób sygnałów jest znacznie mniej, natomiast są one lepszej jakości, tak? Więc trzeba się zastanowić, czy na tyle czujecie rynek, że będziecie sami filtrować te sygnały, czy zależy Wam raczej na tym, żeby wejść, nie wiem, w pozycję raz na, nie wiem, kilka na przykład miesięcy, jeśli chodzi o D1-ki i nic Was więcej nie interesuje. Bo tak naprawdę grając na D1-kach, jak widzicie, gdzie pojawia się pierwszy sygnał, czyli przy
tutaj, tak, pojawia się tutaj pierwszy sygnał, no to w tym momencie nie interesuje Was nic, co nie interesuje Was tak naprawdę ten wykres tak naprawdę do tego poziomu, bo tu mam dopiero zejście poniżej 30, czyli tutaj następuje dopiero zamknięcie pozycji krótkiej. Więc tak to wygląda. Oczywiście wiadomo, wskaźnik sam w sobie RSI nie jest wskaźnikiem, który jest kompletny. Czyli tak naprawdę, czy najlepiej jest go wesprzeć innym wskaźnikiem, na przykład MACD. Bardzo dobre połączenie jest właśnie RSI i MACD. O MACD my się powiemy sobie w kolejnym materiale, żeby nie mieszać za dużo. Tutaj sam właśnie RSI. Ewentualnie można używać także RSI, na przykład średniej kroczącej, i tak starać się rozgrywać te rynki. Ewentualnie klasyczną analizę, powiedzmy, ceny, gdzieś tutaj jakieś formacje cenowe, wsparcie opory i pod to też podpierać sobie RSI. Tak naprawdę ten wskaźnik jest na tyle elastyczny, że możecie go dopasować do bardzo wielu różnych strategii i dlatego jest według mnie jednym z lepszych wskaźników. Oczywiście są jeszcze bardziej proste wskaźniki, jak na przykład średnia krocząca, która według mnie jest jednym z najlepszych wskaźników, które są dostępne. Natomiast chodzi mi w tych filmach o to, żeby każdy znalazł ten wskaźnik, który mu pasuje, który doda do swojej strategii, którego nauczy się na tyle, że będzie mu pomagał w tradingu, a nie przeszkadzał. I o to w tym wszystkim chodzi. Jeszcze jest trzecia szkoła. Trzecia szkoła, czyli tak zwana dywergencja, która mówi nam o tym, że gdy widzimy na przykład wzrost na wykresie, a spadek na RSI, to jesteśmy w okolicach, powiedzmy tu 80 bądź 70 na poprzednim ustawieniu, no to w tym momencie mamy prawdopodobieństwo, że trend się kończy i zaraz się odwróci. Zaraz będziemy widzieli spadki, tak? Więc zobaczmy, czy mamy gdzieś tutaj taką sytuację. I przejdźmy sobie może w tym momencie na funt do dolara i zobaczmy tutaj następującą sytuację. Myślę, że to będzie ciekawsza sytuacja, więc warto o niej powiedzieć. Widzimy tutaj pierwszą górkę, tak? Widzimy kolejne osłabienie, dołek, wszystko jest w porządku. I tutaj widzimy tak. RSI zatrzymał się na poziomie 69, no i tutaj wszystko nadal jest w porządku. Nadal górka jest trochę niżej. Natomiast widzimy kolejna górka jest już wyżej. Patrząc też z normalnej, z klasycznej analizy technicznej, widzimy tutaj podwójny szczyt, a RSI znowu nam pokazuje, RSI nie wytworzyło kolejnej górki, nie wzrosło wyżej niż ten poziom 69 czy 70, jest to utrzymywane na jednym poziomie. Więc widzimy tak naprawdę, że tutaj mamy pierwszą taką dywergencję. Ogólnie rzecz biorąc, dywergencja to jest właśnie rozbieżność między tym, co pokazuje wykres, a między tym, co pokazuje właśnie wskaźnik. Więc każda taka rozbieżność jest dywergencją. W tym momencie widzimy tą właśnie dywergencję na interwale D1 na funcie do dolara, no i faktycznie okazuje się później cały spadek. Oczywiście, wiadomo, nie zawsze będzie to skuteczne, bo gdyby to było 100%, gdyby dywergencja miała 100% skuteczność, to w tym momencie żaden trader nie używałby niczego innego, tylko wszyscy graliby RSI, używaliby dywergencji, tak? Natomiast pamiętajcie, że jest to bardzo pomocne i pozwala się odnaleźć gdzieś na wykresie przy takich ruchach, tak? Zobaczmy sobie jeszcze tutaj Bitcoina. I na Bitcoinie mamy też bardzo podobną sytuację. Mamy tak, pierwszą górkę. Może sobie to wyłączmy w tym momencie. Pierwszą górkę, czyli to jest ten poziom. Widzimy kolejne punkty RSI są niżej, tak? Poniżej 80, a kurs znowu był wyżej, jeszcze bardziej wzrastał. No i co widzimy dalej? Widzimy osłabienie tego kursu, jeszcze tu jedno podbicie. Niższe oczywiście, tu już jest potwierdzone tak samo, czyli kolejna górka jest niżej, zarówno tutaj, jak i tutaj, więc mamy potwierdzenie tak jakby tego trendu spadkowego i rozpoczyna się po prostu nasza bessa. Więc tutaj widzimy kolejną dywergencję na interwale D1, tak? Czy mamy tu jeszcze gdzieś jakąś taką dywergencję, o której moglibyśmy powiedzieć? Możemy sobie jeszcze raz prześledzić ten cały wykres. Widzimy wzrost, spadek, wzrost, tutaj nic nie ma specjalnego, idziemy dalej, wszystko jest w porządku, wzrost. No tu ewentualnie można by się pokusić o takie stwierdzenie. Mamy górkę,
Kolejna górka jest wyżej, natomiast RSI jest mniej więcej na tym samym poziomie i obserwujemy kolejny spadek. Więc tak to działa, tak działa cały wskaźnik RSI, tak działa właśnie wskaźnik Relative Strength Index. I tak mówię, mamy trzy szkoły, tak? Czyli mamy ustawienie 30 na 70 i jest to ustawienie, które generuje dużo fałszywych sygnałów, natomiast trzeba umieć je filtrować. Drugie ustawienie jest to ustawienie, które mamy tu na Bitcoinie, czyli ustawienie 20 na 80, standardowo okres 14, natomiast jeśli na innych interwałach potrzebujecie sobie to zmienić, możecie sobie spokojnie to zmienić tak, żeby Wam pasowało, jak widzicie, w historii górki, tak żeby RSI też to odzwierciedlił. I tu radzę sobie po prostu samemu pokombinować, poustawiać te wartości. No i trzecia szkoła, czyli tak zwana dywergencja, więc to należy zapamiętać. Jak dla mnie jest to świetny wskaźnik, mam nadzieję, że się film podobał. Jeśli znasz ten wskaźnik, daj znać w komentarzu, jeśli go jeszcze nie znasz i go dopiero teraz poznałeś, też o tym powiedz. Dzięki za oglądanie, daj lajka, skomentuj ten film i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!